Pięknie. I teraz uszka. Jak ładnie. Jeden różowy balon. Drugi. Patrz, mamo. Wow, pięknie polo. Trzeci, gdzie jest trzeci różowy balon? Różowy. Tutaj. Tutaj i jeszcze jeden. Tutaj. A nie, tu jeszcze dwa są, no. Ślicznie. Dawałam skłamsić się, a to był błąd. I posłuszna byłam tak, jak dzieci zwykle są. Na chwilę zmieniłam publiczność, bo od kilku lat śpiewam tylko dla moich rodziców. Bardzo tęsknię za śpiewaniem i chciałabym co jakiś czas robić właśnie takie śpiewanki na storiesach. Wiecie, jaką mam teraz chęć śpiewać? W ogóle jest bardzo późno i muszę kłaść dzieci spać, bo bawią się i nie widzę jakby, wiecie, że pójdą spać w najbliższej przyszłości, bo ostatnio mamy jakiś problem, znaczy one mają jakiś problem i zasypiają o północy albo i po północy i już mam tego dosyć. Ale no, czas dla siebie mam tak właśnie w tych godzinach i tak mi się zebrało na śpiewanie. A najbardziej to lubię śpiewać w samochodzie, bo tam, wiecie, bardzo przyjemnie. Przyznam się wam, że naprawdę próbowaliśmy już wszystkiego i nic nie działa. Był taki moment, że naprawdę to było super. Chodziły spać o 20, wstawały co prawda dosyć wcześnie rano, bo około 7, ale chodziły spać wcześniej i dzięki temu miałam no jeszcze 3-4 godziny przed zaśnięciem tak dla siebie. A teraz, jak one zasypiają o północy albo i po północy i dopiero jak one zasną, mam czas, żeby się wykąpać, umyć głowę, wysuszyć włosy i przez to chodzę spać pierwsza, druga. I jestem załamana, bo jestem cały czas zmęczona. No wiadomo, jeszcze pobudki w nocy i tak dalej. Nie mam siły. Także jeżeli macie jakieś złote rady, co by tutaj robić, bo jakieś, wiecie, zmniejszanie, minimalizowanie bodźców, no nie działa. Także nie wiem, o co chodzi.